Znajdujemy się właśnie na pokładzie SY Oceania. Jesteśmy jeszcze na kręgu polarnym i w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam powiedzieć troszeczkę o znakach dziennych. Znakach dziennych, które używane są na statku. Informują one o przeznaczeniu statku, a także o prowadzonej aktywności. Między innymi mówią o tym, czy statek znajduje się na mieliźnie, czy prowadzi jakąś aktywność, czy stoi na kotwicy. W ciągu dnia znaki dzienne spełniają podobną rolę jak światło nawigacyjne w nocy, przy czym mamy dużo mniej kombinacji. W zbiorze znaków dziennych rozróżniamy cztery główne typy kształtów tych znaków. Jest to kula, rąb, stożek i walec. Jedną z nich, kulę, mam właśnie przy sobie. Zobaczcie, jest to całkiem spory kawałek. Znaki dzienne są zawsze koloru czarnego. Najczęściej wykonywane są one z plastiku, metalu albo po prostu z określonej tkaniny, która umożliwia ich łatwiejsze przechowywanie, bo można je wtedy składać. Ich wielkość uzależniona jest od wielkości statku. I zawieszamy ją zawsze w przedniej części statku. Zawsze instalowane są na maszcie lub jakimś stałym olinowaniu. Jeszcze może pokażę Wam trochę lepiej tą kulę. Jak widzicie, nie jest to mały sprzęt. Kula oznacza, że statek stoi na kotwicy. Kulę instalujemy na statkach większych niż 7 metrów długości. Statek o ograniczonej zdolności manewrowej będzie pokazywał trzy znaki w linii pionowej. Będą to dwie kule, które są przedzielone rąbem w środku. Ograniczona zdolność manewrowa oznacza w przypadku oceanii prowadzenie na przykład badań oceanograficznych, to znaczy kiedy ciągniemy cokolwiek za statkiem, na przykład sondę SAD czy opuszczamy pneumat, wtedy mamy ograniczoną zdolność manewrową. Jeżeli chodzi o znaki dzienne, które używamy na pokładzie SY Oceanii, to tak naprawdę te dwa główne typy. Wśród innych możemy wyróżnić m.in. oznaczenia statków żeglowych, oznaczenia statków, które stoją na mieliźnie, statki, które zajęte są pracami pogłębiarskimi, statkami, które nie odpowiadają za swoje ruchy, czy chociażby statki zajęte pracami podwodnymi, to znaczy pracami nurkowymi.